Just one night, all we got. 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 Miałyście spać. Are you ready? Witam Państwa w imieniu Pana Burmistrza Sebastiana Witka oraz Pana Przewodniczącego Janusza Podpory, Przewodniczącego Rady Miejskiej na pierwszej gali sportu i kultury w Połczynie-Zdroju. W dniu dzisiejszym w sposób szczególny podziękujemy tym, którzy nie szczędzili wysiłków oraz trudu, aby godnie reprezentować nasze miasto na arenach kulturalnych i sportowych w kraju oraz w regionie. Witam w szczególności pana wiceministra obrony narodowej, pana Stanisława Wziątka. Witam serdecznie panią marszałek Annę Bańkowską. Witam przedstawicieli organizacji pozarządowych, laureatów, których dzisiaj będziemy mieli okazję uhonorować. Witamy szczególnie radnych powiatu świdnickiego i radnych Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju. Witamy także sponsorów, którzy wspierali naszą działalność w obszarze sportu i kultury. Przedstawicieli podmiotów gospodarczych, dyrektorów szkół, przedszkoli, jednostek gminnych i powiatowych, sołtysów, przedstawicieli kół gospodyń wiejskich oraz rodziny nagrodzonych, wszystkich gości przybyłych na dzisiejszą uroczystość. Poproszę teraz do nas panią wiceburmistrz Emilię Mazur. Szanowni Państwo, przyszło mi dzisiaj w imieniu burmistrza Połczyna-Zdroju przywitać serdecznie Państwa na pierwszej gali sportu i kultury. Scenariusz był trochę inny, to burmistrz miał stać tutaj przed Państwem i dziękować naszym zawodnikom. Niestety życie pisze scenariusze swoje i w dniu dzisiejszym niestety, ale musi wspólnie ze swoją rodziną przygotowywać ceremonię pogrzebową. Szanowni Państwo, gmina Połczyn-Zdrój to kurort z duszą,
ale duszą sportową i kulturalną. Dzisiejsza uroczysta gala jest tego najlepszym przykładem. W dniu dzisiejszym uhonorujemy tych sportowców i tych działaczy kultury, którzy w ubiegłym sezonie sportowym lub artystycznym poprzez swoją działalność promowali gminę Połczyn-Zdrój na arenach wojewódzkich, ogólnopolskich, ale również europejskich. W dobiegającej kadencji uczyniliśmy wiele, aby poprawić, zmodernizować, ale i przywrócić społeczności lokalnej nowoczesną bazę sportową i kulturalną. Stadion miejski w Połczynie-Zdroju jest w przebudowie, jak również baseny miejskie. Korty tenisowe przeszły renowację. Sale sportowe przy Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej w Redle przeszły renowację parkietu i łazienek. W tym roku odnowimy salę sportową w Szkole Podstawowej w Bolkowie. Pracujemy nad koncepcją boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Redle. A nawierzchnia murawy na stadionie Redłowi zostanie pod koniec tego roku wykonana na nowo. Przy kompleksie Stadionu Miejskiego w Połczynie-Zdroju w ubiegłym roku stworzyliśmy bazę dla skaterów oraz pełnowymiarowe boiska do piłki plażowej. Pracujemy nad projektem euroboiska przy tym kompleksie. Plany są, i nie tylko w słowach czy myślach, skutecznie i konsekwentnie te plany realizujemy. W najbliższych latach chcemy m.in. uczynić z Połczyna-Zdroju znane zagłębie sportowe. Mamy wszelkie naturalne warunki w Szwajcarii Połczyńskiej, aby tak było, w dodatku przez cały rok. W tej chwili gro obozów sportowych odbywa się nad morzem. Przyjeżdżających tam odstraszają jednak ceny, tłoki i brak możliwości regeneracji po zajęciach dla zawodników. U nas jest milej, lepiej, poziom usług noclegowych, cateringowych i zabiegowych jest wystarczający, by zapewnić wszystko, co trzeba na miejscu. A kadrę szkoleniową mamy świetną. Musimy jednak nadal rozwijać infrastrukturę, by dogonić najlepszych. Od kilku lat w Połczyńskim Centrum Kultury działa artystyczny ruch amatorski. Sekcje wokalne, instrumentalne, teatralne, taneczne szkolą i doskonalą talenty we wszystkich grupach wiekowych. Dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. To dla nich w 2020 roku zmodernizowaliśmy budynek przy ulicy Wojska Polskiego 54, gdzie obecnie odbywają się zajęcia, warsztaty, koncerty muzyczne. Robimy to właśnie dlatego, że dostrzegamy ogromny potencjał w nas, mieszkańcach, w naszych sportowcach, w naszych działaczach kultury. To Państwo jesteście dla nas największą inspiracją i motywacją do tego, by działać. W dniu 29 marca 2023 roku uchwałą Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju ustalono zasady i tryb przyznawania Nagrody Burmistrza Połczyna-Zdroju za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Zgodnie z treścią niniejszej uchwały, Nagroda Burmistrza Połczyna-Zdroju stanowi wyraz uznania władz samorządowych gminy Połczyn-Zdrój i uhonorowania osób w sposób szczególny przyczyniających się do upowszechniania, rozwoju oraz ochrony kultury na terenie gminy Połczyn-Zdrój. Nagroda ma być przyznawana i jest w szczególności twórcom, artystom, organizatorom i promotorom działalności kulturalnej, popularyzatorom kultury, pracownikom instytucji kultury, nauczycielom szkół artystycznych oraz podmiotom prowadzącym działalność kulturalną. W tym samym dniu na mocy uchwały Rady Miejskiej nr 44-722-2023 określono zasady i tryb przyznawania Nagrody Burmistrza Połczyna-Zdroju za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu. I również ta nagroda to wyraz uznania władz samorządowych dla środowisk sportowych za ich wkład we współtworzenie i podnoszenie poziomu kultury fizycznej i sportu w regionie. I w gminie przede wszystkim. A dyscyplinami sportowymi mającymi znaczenie dla gminy Połczyn-Zdrój są piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna, lekkoatletyka, tenis ziemny, tenis stołowy, unihokej, kolarstwo, sporty walki czy szachy. Nagroda tak zwana sportowa przyznawana jest w trzech kategoriach. Dla osoby fizycznej, dla trenera prowadzącego szkolenia zawodników z terenu gminy Połczyn-Zdrój osiągających wysokie wyniki w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym
oraz dla działacza sportowego, którego działalność społeczna przyczynia się do podnoszenia poziomu kultury fizycznej i sportu w gminie oraz ma istotne znaczenie dla środowisk sportowych. Dzisiejsza gala jest podsumowaniem roku 2023 w działalności sportowej oraz dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Drodzy wielcy sportowcy i działacze kultury, ten dzień jest dla Was. To Wasza gala, będąca uhonorowaniem Waszych sukcesów i działalności. Celebrujmy ten wspólny czas. Dziękujemy bardzo Pani Burmistrz Emilii Mazur. Szanowni Państwo, rozpoczniemy od pierwszej kategorii, a jest nią dziedzina kultury fizycznej i sportu. Za chwilkę zaproszę tu na tą scenę pierwszych laureatów, którzy zgodnie z mottem, które wypowiedział Abraham Lincoln, pamiętali, że ich determinacja prowadziła ich do sukcesów, liczyła się bardziej niż cokolwiek innego na świecie. Dzisiejsi laureaci wkładają ogrom pracy, wykazują się dyscypliną i ogromną determinacją dla osiągnięcia celów, które sobie założyli. Poproszę teraz do nas na scenę panią Angelikę Arendacz, która zajęła pierwsze miejsce w Mistrzostwach Europy ICO Nakamura U18 w wadze do 55 kg. Zapraszamy także do nas Aleksandra Krysiaka za zajęcie pierwszego miejsca w Mistrzostwach Polski w kumite, kategoria U14, waga do 55 kg. I zapraszamy także do nas Filipa Drewnego za zajęcie trzeciego miejsca w Mistrzostwach Świata Polski w kumite, kategoria U12, 45 kg. Brawa! Zapraszam do nas Leonarda Szczygła za zajęcie pierwszego miejsca w Mistrzostwach Polski juniorów w piłce nożnej w kategorii U15 jako zawodnik Akademii Piłkarskiej Śląska Wrocław, wychowanek klubu sportowego Pogoń Połczyn-Zdrój. Zapraszam Karolinę Halec za udział w półfinale Mistrzostw Polski juniorek piłki siatkowej jako zawodniczka Chemika Police i za zajęcie czwartego miejsca w ćwierćfinale Mistrzostw Polski Młodzików w piłce siatkowej dla zawodników Międzyszkolnego Klubu Sportowego Mieszko. Drodzy Państwo, zaproszę wszystkich tych zawodników. Konrada Szymańskiego, Aleksandra Lipińskiego, Antoniego Kloca, Natana Sinczewskiego, Filipa Szczygła, Michała Hasika, Eryka Lipiana, Antoniego Walkowiaka i Jana Konieckiego. Zapraszamy zawodników Mieszka, a także zapraszamy za udział w finale Mistrzostw Polski w mini piłce siatkowej dziewcząt w kategorii czwórek dla zawodników MKS Mieszko: Aliny Osowskiej, Corneli Drochula, Oliwii Zielińskiej, Leny Zielińskiej i Zuzanny Ambroziak. Za udział w pierwszym Grand Prix Polski w tenisie stołowym w kategorii Żaczek zawodniczki klubu tenisa stołowego Perła Połczyn-Zdrój, Barbarę Kosowską oraz Joannę Marcinkiewicz. Dziękujemy bardzo. Drodzy Państwo, teraz zapraszam do pokazu Klub Walki Wasi. Rejection, and you'll see.
Jednym strzałem wyłamuję zamek przed pokojem. Idę dalej, jeszcze mnie nie widziałeś. Słyszałeś? Może trochę huku to... Moja mała blondyneczko, czy ty o tym wiesz? Mam cinquecento w holenderskim gazie. Siadaj na kanapie, jak nie no to na razie. Wiesz o tym, baby? Nie wchodź mi tu, ej, z brudną podeszwą, bo mam nowe dywaniki kupione w test. Szanowni Państwo, trzecia kategoria. Za zajęcie trzeciego miejsca w Mistrzostwach Województwa Zachodniopomorskiego w tenisie stołowym w grze podwójnej w kategorii młodziczek dla zawodniczki klubu tenisa stołowego Perła Połczyn-Zdrój zapraszamy do nas Lenę Wawreńczuk. Za zajęcie trzeciego miejsca w Mistrzostwach Województwa Zachodniopomorskiego w tenisie stołowym w grze pojedynczej w kategorii skrzat dla zawodniczki klubu tenisa stołowego Perła Połczyn-Zdrój zapraszam Krzysztofa Marcinkiewicza. Dziękujemy tenisistom, a ja zaproszę tutaj do nas za zajęcie trzeciego miejsca w finale województwa zachodniopomorskiego w mini piłce siatkowej chłopców w kategorii trójek zawodników MKS Mieszko. Antoniego Laskiewicza, Adama Ogiejko, Marcela Barankiewicza i Aleksandra Ostrowskiego. Wszyscy nasi laureaci otrzymują nagrody od pani burmistrz Emilii Mazur. I chwila dla fotoreporterów. I gratulacje dla siatkarzy młodego pokolenia. Zaprosimy do nas naszych gości. Wiceministra Obrony Narodowej pana Stanisława Wziątka oraz panią marszałek Annę Bańkowską. Zapraszamy. Zaprosimy pana Daniela Sobeckiego, którego widzieliście przed momentem tutaj z nami, trenera mistrzów Europy i innych zawodników klubu walki Wasi. Witamy panie Danielu ponownie. Może przejdźmy na środek bardziej. Ja pozwolę sobie powiedzieć, że uznaliśmy, że nagrodę dla pana Daniela, tego, który trenuje tutaj tych młodych zawodników i prowadzi klub walki Wasi, powinien wręczyć minister obrony narodowej. Szanowni Państwo, zaproszę także do nas pana Wojciecha Halca, trenera zawodników MKS Mieszko. Pani Anna Bańkowska, marszałek naszego województwa, pochodzi z Kołobrzegu. Wojciech Halec oprócz zwykłej siatkówki trenuje również siatkówkę plażową.
zapraszamy do nas pana Romana Polewczaka, trenera zawodników i zawodniczek klubu tenisa stołowego Perła Połczyn-Zdrój. Zapraszamy do nas trenera zawodniczek MKS Mieszko, pana Janusza Podporę. Szanowni Państwo, zaproszę także trenera zawodników MKS Mieszko, pana Wojciecha Kieszkowskiego. Należą się dla nich oklaski. Naszych laureatów nagrodzili pan wiceminister obrony narodowej Stanisław Ziątek oraz pani marszałek Anna Bańkowska. Oddam teraz głos naszym gościom. Wszystkim Państwu, wszystkim działaczom kultury, wszystkim działaczom sportowym należą się gratulacje. Życzę Wam tego, abyście nigdy tej pasji nie tracili. A ci, którzy osiągają najwyższe sukcesy, zwłaszcza ci, którzy do tych sukcesów doprowadzają, szkoląc tych najmłodszych, są wzorem do naśladowania. Szanowni Panowie, tak się złożyło, że tylko Panowie tutaj są w tej chwili. No nie ma pełnej, jak widzę, demokracji. Jeszcze panie, tak, parytety by się też przydały. Życzę, żebyście tych wspaniałych umiejętności, zwłaszcza walki wręcz, nie musieli wykorzystywać nigdzie na ulicy, nigdzie wtedy, kiedy trzeba będzie wykorzystywać ją do jakichś działań zbrojnych, ale umiejętność posiadania takich właściwości daje poczucie siły, poczucie możliwości oddziaływania i pewności siebie. I tej pewności siebie Wam wszystkim życzę. Wszystkiego dobrego. Tak, z jednym z laureatów łączy nas plaża, ale proszę Państwa, nie dosłownie, tylko plaża koło Łużycka, jak się okazuje. Pierwsza gala i sportu, i kultury. Naprawdę, proszę mi uwierzyć, z naszych takich doświadczeń wiemy o tym, że to jest naprawdę wyczekiwane wydarzenie w każdym mieście, w każdej małej lub większej miejscowości, bo naprawdę ci młodzi pasjonaci, którzy oddają się czy to kulturze, czy właśnie takiej dyscyplinie sportowej, oczywistej bądź mniej oczywistej, bo widzieliśmy tutaj przed chwilą sztuki walki, to jest naprawdę niesamowite, że rodzi się w nich coś takiego jak mobilizacja do tego, aby być zdyscyplinowanym, ale przede wszystkim to kochać. Ja z tego miejsca przede wszystkim gratuluję rodzicom, że stoicie obok swoich dzieci i trzymacie za nie kciuki i wspieracie je mocno i cieszycie się razem z nimi ich sukcesami, ale jesteście też tym wielkim wsparciem, kiedy jest czasami porażka. Bardzo serdecznie Wam, drodzy kochani rodzice, gratuluję i wierzę, że naprawdę te dzisiejsze efekty sportowe, no mieliśmy tutaj mistrza Europy, mistrzów Polski, naprawdę będą rozsławiały Połczyn nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Serdecznie gratuluję wszystkim i laureatom, i młodzieży. Pięknego wieczoru Państwu życzę. Jest to tak jakby walka z cieniem. Proszę sobie wyobrazić, że oni mają przed sobą jakiegoś przeciwnika. Nazywa się to z japońska pinian i ten pinian jest już na stopnie mistrzowskie. A żeby nikomu nie było smutno, że nie widział żadnej bijatyki. Oczywiście jest to takie slow motion. One się rozgrzeją dopiero za jakieś 10 sekund i zapomną o tym, że miały delikatnie, żeby się nie uszkodzić. Normalnie na zawodach jest to troszeczkę szybsze. Czasami nie sposób zauważyć niektórych ruchów i kopnięć. Ewelina jest multimedalistką mistrzostw Polski. Obecnie jest instruktorem naszego klubu.
Andzia, jak sami Państwo widzieli, w zeszłym roku zdobyła Mistrzostwo Europy Ikona Kamura. Zapraszamy chłopaków. A panowie... Panowie trenują w naszym klubie K1. Jest to formuła kickbokserska. Oni też mają się nie zabić, także będę blisko nich, żeby, bo mogą się rozgrzać przez przypadek. A że u nas jest równouprawnienie, panie ministrze, to chłopaki też się troszeczkę pobiją. Dokładnie za tydzień mamy Mistrzostwa Polski Północnej, dlatego muszę bardzo uważać, żeby mi się któryś nie uszkodził. Jak szanowni Państwo widzą, tutaj jest po prostu nawalanka, a nie finezja. Dziewczyny finezyjnie kopały, tańczyły wokół siebie, można powiedzieć. A chłopaki wykorzystują siłę fizyczną. No, oczywiście, jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę, może podejść, wypróbować, jak oni uderzają. Na pewno się zgodzą uderzyć. I żeby udowodnić naszą uniwersalność, misterny plan jest taki, żebyśmy w tym roku wystartowali w Mistrzostwach Polski K1. Jak wyjdzie, nie wiadomo, to duża impreza, bardzo mocno obsadzona. A na koniec roku chcemy w Połczynie zrobić duży turniej. I karate, i kickboksu. I na pewno będę uśmiechał się do pana ministra. Bez względu na to, ile masz lat, albo jak ułoży ci się życie i czy twórczość artystyczna jest dla ciebie ścieżką kariery, czy tylko hobby albo marzeniem, nigdy nie jest za późno, by rozwijać się twórczo i nigdy nie jest to zbyt samolubne ani głupie. Julia Cameron. Nagrody za całokształt działalności w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury o istotnym znaczeniu dla gminy Połczyn-Zdrój otrzymują pan Bolesław Kurek, założyciel, dyrygent kameralnego chóru mieszanego Kantus, który w ubiegłym roku obchodził 25-lecie swojej działalności, instruktor studia piosenki Art Voice przy Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju, kompozytor, aranżer, wykładowca emisji głosu, twórca hejnału Połczyna Zdroju. Pani Iwona Kruk, instruktorka tańca współczesnego. Od 2003 roku prowadzi 5 formacji tanecznych w Klubie Tańca i Fitness Omen przy Centrum Kultury w Połczynie Zdroju, które zdobywają liczne laury na ogólnopolskich i międzynarodowych scenach. Pani Olga Kurek, akompaniator kameralnego chóru mieszanego Kantus od początku jego powstania. Pani Renata Radziu, śpiewaczka, od ponad 20 lat jest stałym konferansjerem koncertów wykonywanych przez chór Kantus.
Obecnie pełni również funkcję prezesa tego chóru. Pani Kazimiera Piotrowska, śpiewaczka, przez 20 lat pełniła funkcję skarbnika kameralnego chóru mieszanego Kantus. Pani Aleksandra Wiśniewska, śpiewaczka, solistka, od 25 lat członek i współzałożyciel chóru mieszanego Kantus. Pani Mariola Wyszyńska, śpiewaczka, prowadząca również kronikę kameralnego chóru mieszanego Kantus. Pani Beata Wyszyńska, śpiewaczka i solistka kameralnego chóru mieszanego Kantus. Szanowni Państwo, nie mogę odmówić sobie przyjemności, żeby do tych Państwa nie zwrócić się jeszcze raz, zabierając głos. Miałem ten wielki honor i tą wielką przyjemność, że pełniąc funkcję burmistrza Połczyna Zdroju, zaprosiłem pana Bolesława Kurka do tego, aby zechciał przyjechać do Połczyna, osiedlić się i stworzyć tutaj zespół, chór, który będzie nie tylko uświetniał nasze uroczystości, ale będzie tworzył atmosferę kultury, życzliwości, wzajemnego ciepła i piękna. Za czarowanie nas waszymi piosenkami, waszymi pieśniami, za tworzenie klimatu, który pozwala wierzyć, że wokół, mimo tak bardzo brutalnego świata, możemy żyć w pełnych barwach przyjaźni i miłości. Bardzo wam dziękuję. Pan minister jest chrzestnym ojcem naszego chóru i my to dobrze pamiętamy zawsze. Powstają nowe formacje. Kantus jest wciąż z nami. W tym roku mieliśmy ogromną przyjemność zorganizować 25-lecie, jubileusz 25-lecia chóru Kantus. Od tylu lat ten chór już działa na terenie Połczyna Zdroju i cieszymy się z tego ogromnie. Ale powstają również nowe formacje, nowe ruchy artystyczne i one również jeszcze w dniu dzisiejszym zostaną przez nas docenione. A teraz zapraszam Państwa na chwilę artystycznej przyjemności. Na scenę zapraszamy studio piosenki Art Voice, prowadzonej właśnie przez pana Bolesława Kurka w utworze Naprawię Świat. Nie patrz na mnie, ja wiem już jak naprawić ten świat. Nie patrz na mnie, ja wiem już jak. Nie powiem to fakt, przyszło dziś nam, że żyć w tym czasie, który lubi nas. Wystarczy, że znów wrócimy na start. Będziemy, wygramy. Nie patrz na mnie, ja nie muszę naprawię to, co naprawić się da. Nie potrzebuję obcych praw, naprawię swój świat, bo wiem już ja. Nie patrz na mnie, ja nie muszę naprawię to, co naprawić się da. Nie potrzebuję obcych praw, naprawię swój świat, bo wiem już ja. Nie patrz na mnie, ja wiem już jak naprawić ten świat. Nie patrz na mnie, ja wiem już jak naprawić ten świat. Nie patrz na mnie, ja wiem już jak naprawić ten świat. Nie patrz na mnie, ja wiem już jak naprawić ten świat. Nagrody
za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury o istotnym znaczeniu dla gminy Połczyn-Zdrój za 2023 rok otrzymują pan Jakub Konarzewski, artysta plastyk, fotograf, choreograf, scenograf związany także ze sztuką teatralną, założyciel artystycznego stowarzyszenia Stacja Toporzyk. W 2023 roku organizator drugiego ogólnopolskiego pleneru malarskiego i pierwszego ogólnopolskiego pleneru fotograficznego wystawy Piaskun, która prezentowana była w Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju i wystawy Korzenie prezentowanej w Drawskim Ośrodku Kultury. Pan Michał Dziedzic od 17 lat doskonali swój warsztat artystyczny gry na organach. Pan Andrzej Świrko, fotograf, przewodnik krajoznawczy. W 2023 roku bezpłatnie użyczał fotografii swojego autorstwa do celów promocji Szwajcarii Połczyńskiej. Przewodnik podczas organizowanych przez Centrum Kultury rajdów krajoznawczych. Pan Andrzej niestety dzisiaj do nas nie mógł przybyć, ponieważ właśnie jest jednej ze swoich podróży. To nasza najmłodsza formacja, już Państwu na pewno znana, ale to ogromna przyjemność móc ich dzisiaj nagrodzić za to, co dają od siebie w tak młodym wieku, uprzyjemniając nam czas, ale również będąc wspaniałą oprawą muzyczną wielu podniosłych uroczystości gminy Połczyn-Zdrój.
młodzi wykonawcy. I na scenę zapraszamy Malwinę Klimowicz, tancerkę mini formacji Omen, która zajęła pierwsze miejsce na World Championship 2023 w Czechach i Mistrzostwach Europy. Magdalenę Redzimską, tancerkę mini formacji Omen, która również zajęła pierwsze miejsce na World Championship 2023 i Mistrzostwach Europy. Na scenie mamy członków formacji Art Voice. Marta Słapkowska. W 2023 roku zdobyła trzecie miejsce w czwartym konkursie piosenki wojskowej i patriotycznej w Świdwinie. Marysia Mączka, Hania Bajdan, Weronika Furman i Piotr Kuszczak. Piotr Kuszczak, ubiegłoroczny laureat czwartego konkursu piosenki wojskowej i patriotycznej w Świdwinie. Szanowni Państwo, i tak oto dobiegliśmy do końca. Teraz zapraszamy na scenę wszystkich nagrodzonych, wszystkich laureatów i gości do wspólnego zdjęcia. Serdecznie zapraszam.